klienci przede wszystkim rezygnują z bezpiecznych kolorów, z tego typu rozwiązań jak czerń. Zdecydowanie prym wiedzie złoty, stanowi on już ponad połowę rynku tak naprawdę, jeżeli chodzi o kolor akcesoriów i kolor głównych urządzeń, które są wybierane. A pojawienie się ostatnio Rose Golda, zdecydowanie ten trend jeszcze podbiło, jest on dużo bardziej wyraźny. I te kolory, zarówno Rose Gold, jak i Gold, nie są tylko kolorami dedykowanymi dla kobiet. Często mężczyźni wybierają też takie kolory, co widać też ogólnie w trendach elektroniki użytkowej. Aktualnie urządzenia stają się coraz bardziej mobilne. Nasi klienci przestają zostawiać się w domu, zabierają je cały czas ze sobą. Szczególnie ten trend widać właśnie na przykład w rozwiązaniach audio, w głośnikach. Wcześniej klienci wybierali duże rozwiązania, które dawały ogromną moc i pozwalały po prostu nagłośnić całe duże pomieszczenia. Obecnie najważniejsza jest mobilność, najważniejsza jest trwałość baterii, możliwość zabierania go ze sobą i słuchania cały dzień muzyki. Technologia stała się osobista, technologia jest czymś, czym wyrażamy siebie. Poprzez zmianę paska możemy codziennie zakładać inny zegarek, codziennie możemy mieć zupełnie inne urządzenie na ręku. I w ten sposób możemy wyrazić siebie, swoją osobowość, swoje pasje, co także chcemy odzwierciedlać w naszych akcesoriach. Klienci żądają wręcz, żeby wszystkie powiadomienia, wszystkie informacje, które do nich spływają, były coraz bliższe im. Dlatego fantastyczne rozwiązania typu Taptic Engine, które przenoszą delikatne wibracje na nadgarstek, pozwalają nam odczuć każdą wiadomość, każde wydarzenie w kalendarzu, czy nawet tweetnięcie na Twitterze. Tak? W związku z tym technologia staje się nie tylko personalna pod względem koloru, ale też pod względem fizycznego jej odczucia na nadgarstku.